kraju. Otworzymy rzeczy z odcinka poprzedniego Pudełka Niespodzianki. Właśnie. Otworzymy rzeczy z odcinka poprzedniego Pudełka Niespodzianki. Właśnie. Znamy otwieranie. Ja zaczynam w tej sesji. Jakiś ulotka. No, teraz ja otwieram. Tak. Podobny jak Sally. Okej, ja zacznę teraz tak. Ja nie mogę otwierać. Muszę... O, to się otwierało, to fajnie. Trafiłem kosmicznego brocha. Leona, Klauna, Kolta. Jaka jest tej odcinku sprawdza z tymi księgami? Robot Barley! Widziałem, zobacz. Ta, Spike, teraz tylko. Ale kolejna. Ten. Bibi i normalny. Ten. No i normalny pokój. Ten. I ten. I ten. Spike, ale innego roku. Zły El Primo. I ten blok z tego. I Leon. Patrzcie, gdzie tu jest jakieś chyba peny. Nie? Tu jest normalna peny. Oko. Nie. Nie. Primo. I kolt. Pomożesz mi? Nadaj mi. I zobaczmy, co tam się trafiło. Powtórka Broka. No i powtórka Leona. Nita. Kolt normalny. Spike. Bibi. Kruk. El Primo zły, też powtórka. Leon. Poko. Barry. Shelly normalny. Kral. I Spike, El Primo. I jeszcze Barley. I... Ja otwieram to. Słuchaj, jak jest dużo. Bardzo dużo mam tych kart, czyli od tej serii. Gwiazdeczka. Ja mam tylko Franka. Taka. Bibi tego. Tylko się ja chyba. I ten MC jak ty. Zobaczmy, co tam się teraz mówią. Nie wiem, co to jest. Podobnie jak Bibi. Ale zobaczmy w ulotce. Nie wiem. To jest Bibi jakaś chyba. Chyba właściwa za Bibi. Król Mario. To fajne. Poko.
Ja już otwieram, już karty metalowe. I zobaczmy, czy tam jest to w środku. O! He? Jaki spinny? Ten. Ten. Jakiego sklepu? Ten. Kot. No i ten. Barley. I będzie coś? I srebrna karta. I tutaj Frank. Bull. Mortis. Chyba Leon, nie wiem, napiszcie w komentarzu. Do Dary. Oczywiście. No chyba też. I Brock fajnie. Teraz otworzymy inną serię. O. No i złota karta. Pierwszy raz. No i kolejna złota karta. Ale Mortis. Baram, Mario. Real Madrid. Co to ma ta żarka Bramkas. No i ostatnia... Chyba wie, jak znacie Crash Royale, to chyba wiecie, taka figurka była chyba. Taki śmigik, taki podobny. A to, widzowie, pamiętacie, jak wiecie, co to jest gra Crash Royale, to taki ludzik, jak się zaczyna grę, chyba gdzieś powinien być na obrazku. I jeszcze jakiś piper. Juventus. No i złota karta kolejna. I Tara. Nie, Ems chyba. Albo to. O, jaka złota karta. No i kolejna. To jest złota karta. Widzę, że to przypomina ludzika z Crash Royale, co nie? I te karty. Nie wiem, co to jest. I te karty. Teraz tym razem otwieram super pięć. I to jest złoty! Fajnie! Fajnie, że trafiłam złoty. Tu kolejna zaprzeczka. Kolejny Mortis. Lulna karta wtórka. Kolejna Tara albo Pels. Super, że trafiła na słowo. I drugi chyba kaszulet. Nie wiem, co to jest. Możecie napisać. I dołu też powtórka. Super, że trafiłam złotego. Jeśli macie złotego super kisa, napiszcie w komentarzu. Czyli też macie. Albo koszyki. Bohater to jest. Widzowie, patrzcie, musicie napisać w komentarzu, co to jest. Bo my nie wiemy. Podobny jak kruk. No to dobra. Szczyta się tym jarza, a mieliśmy jego. I teraz Pocoloco. Mi. Jess. Barley, that's my brother. That is my brother. Yes.
jak chcecie odcinek Skarb Minecrafta, to napiszcie w komentarzu. Wow! Jaka fajna karta! Jak będzie... No i się świeci! Jak bąbelki, no! I jak będzie 100 komentarzy, zrób odcinek z kartami Minecraft, to nagram. O, ale fajne! Mam bąbelki, jakieś... Widzicie, jakieś bąbelki się znalazły, podobne jak bąbelki. Patrzcie, jaka fajna karta. Podoba mi się to. Patrzcie na to. To jest Silwa. No już tak mnie karta tym razem zbieramy. Podwodny, co nie więcej, o którym chyba nie chodzi. Strażnik podwodny. Strażnik. Tu ja. Jakieś kopalce. Oprawiłem Polskę. Mateusz. Tu z Ukrainy, tu z Finlandii, tu z Turcji. Dobra, patrzcie, Blaise i Alex. Tu nie wiem. Zapalniczkę i polskaj, który nie zapalony. No i to nie wiem. I wiecie, taki wiecie, wiradziorowy w Minecrafta, którzy zabijają dobrych. Taki byk jest, nie? Pierwsza srebrna, kolejna kapturka chyba. Kolejna srebrna karta. I nie pękła. I ta srebrna karta. Zobaczcie, co tam jest w ulotce. Fajne. Jeśli też macie tą gazetkę, to napiszcie w komentarzu, czy wy też macie gazetkę. Jeszcze mają jakieś rysunki. Fajne. Oj, powtórka. Robert Lewandowski, jakieś polski. Jeśli też macie kolorowankę z tymi meczami, to napiszcie w komentarzu. A jeśli... Może tym razem nagramy w tej karty meczowe. Może będzie. Ja teraz muszę pokazać kartę. Dla karty w tej gazetce. I w tych okularach, które ja mam na siebie założone, czerwone, to widać tutaj lepiej. O, widzicie? Słabo widać, co nie? Tak. Ale w czerwonych okularach zawsze dobrze widać. Czyli o, są równe. Widzicie, widzenie tak wygląda. Widzicie, jaka różnica? Piszcie w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków z niespodziankami, pudełkami. Zostawcie łapki w górę. Pa, pa.